Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Za mikrofonu mówi do Was Alessandro. Rozpoczynamy kolejny odcinek z Pro Evolution Soccer 2014. Kontynuuję oczywiście karierę w trybie Master League, West Bromwich Albion. Przed nami 32. kolejka rozgrywek angielskiej Premier League i do tej pory zajmujemy 6. miejsce w tabeli. Natomiast nasz dzisiejszy rywal, czyli zespół Swansea City, plasuje się na 11. miejscu. Oczywiście na dobry początek, jak zawsze, tabela ligowa właśnie tą 32. kolejką przedstawia się ona następująco. Wciąż tracimy lekki dystans do tej pierwszej czwórki, która gwarantowałaby nam start w Lidze Mistrzów. Aktualnie jestem na 6. pozycji, o czym już wspominałem. Mam na koncie 47 punktów. Prowadzi wciąż zmierzająca pewnie to po tytuł Chelsea z 76 punktami. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku uległem zespołowi The Blues na wyjeździe 0-1 i jeszcze bardziej oddaliłem się, można powiedzieć, od pierwszej czwórki. Drugi w tabeli Manchester City traci 9 punktów do zespołu Jose Mourinho, 65 punktów Manchesteru City, 52 punkty ma Liverpool, zajmuje miejsce trzecie, czwarte miejsce Arsenal, 51 punktów, a my wciąż jeszcze z szansami na tą pierwszą czwórkę, ale te spotkanie, które przed nami, oczywiście już na 100% musimy wygrać. Jeszcze klasyfikacja strzelców tutaj: Van Nistelrooy 21 trafień, Berbatov 19, Roberto Baggio również 19. To jest pierwsza trójka. Jeżeli chodzi o najlepszych asystentów, to tutaj Leighton Baines, reprezentant Anglii z Evertonu, 7 asyst, 7 asyst także dwóch graczy Sunderlandu, czyli Sebastian Larsson i Lucas Bilia. Moi Chris Brandt, Amalfitano i Zoltan Gera po 4 asysty na razie. A nie wspomniałem jeszcze o tym, że mój najlepszy strzelec, czyli Nicolas Anelka, dopiero na 23. miejscu z 10 golami na koncie. Ale warto wspomnieć, że ostatnio szansę dostaje inny z napastników, no tutaj go nie ma wyróżnionego, inny z napastników, mianowicie Markus Rosenberg, który w ostatnich meczach zastępował Anelkę i w czterech meczach, które przyszło mu rozegrać w barwach West Bromu, strzelił aż 5 goli, a więc naprawdę dobra skuteczność zawodnika, którego na początku nie doceniałem. A oto moje ostatnie rezultaty. Widzieliśmy się oczywiście tutaj z Chelsea, potem mecz z Evertonem wygrana 3-1, tam właśnie dwa gole strzelił właśnie Markus Rosenberg. Tutaj mecz z Hull City na wyjeździe 1-1, tam również bramka Szweda. Podobnie jak w meczu z Manchesterem City, który udało mi się wygrać dosyć niespodziewanie na wyjeździe 1-0, tam spora przewaga o dziwo mojego zespołu. Manchester City oddał bodajże tylko 4 strzały na moją bramkę, no i również trafienie Markusa Rosenberga, no i mecz, w którym również miałem przewagę, mecz na The Emirates z Arsenalem, i tam przegrałem w najniższym możliwym wymiarze, czyli 0-1, no a przede mną już mecz za Swansea. Jeszcze dawno nie wspominałem o tym, co dzieje się w Lidze Mistrzów, także w Lidze Europy, a więc teraz może o tym wspomnę. Zakończyła się rzeczywiście faza grupowa. Z grupy A awans wywalczyły Manchester United i Napoli. Grupa B tutaj Manchester City i Milan przodowały. W grupie C Barcelona i Anderlecht Bruksela. Grupa D to grupa naprawdę niezwykle mocna. Tam PSG, no i CSKA Moskwa zdołało wywalczyć awans. Atletico zaledwie w Lidze Europy, natomiast z rozgrywkami europejskimi całkowicie pożegnał się Ajax Amsterdam. Grupa E tutaj dwaj faworyci, czyli Arsenal i Juventus, grają dalej. Grupa F również faworyci: Real Madrid, a także Marsylia. No dziwią tylko 2 punkty Szachtara Donieck, aż 8 punktów Kopenhagi. Grupa G tutaj aż z 15 punktami z pierwszego miejsca Benfica Lizbona, awans także, ale tylko z drugiego miejsca triumfatora poprzednich rozgrywek, czyli Bayernu Monachium. I grupa H
tutaj pewny awans. Chelsea, komplet 6 zwycięstw, no kapitalnie spisują się w tym sezonie piłkarze Chelsea, zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Angielskiej. Awans także Zenita, w Lidze Europy gra Fiorentina. No i teraz rozgrywki 1/8 finału, tutaj awans Fiorentiny. Odpadła także Legia. Oj, to chyba nie jest to, przepraszam was bardzo, to są eliminacje. No i właśnie tutaj ćwierćfinały, a wcześniej 1/8 finału. Napoli okazało się lepsze od Realu Madryt. Barcelona w 2 meczu zwyciężyła AC Milan. Manchester City okazał się gorszy od Anderlechtu. Chelsea dwukrotnie pokonała po 1-0 CSKA. Manchester rozgromił Benfica 4-0, 1-0. Juventus zwyciężył Benfica. Olympique Marsylia, Manchester United, awans Anglików, awans Arsenalu po 2 meczu z Bayernem, tylko dzięki stosunkowi bramek. 1-1 było w Monachium, 0-0 w Londynie i awans Kanonierów. No i PSG bardzo pewnie rozprawiło się z Zenitem Sankt Petersburg. Z nami już także mecze ćwierćfinałowe. Tutaj Manchester City, Manchester United, derby Manchesteru w 1/8, 2-2, Juventus pokonał u siebie Barcelonę 2-0, Chelsea pewnie zwyciężyła Napoli, a PSG na własnym terenie zremisowała z Arsenalem. Zobaczmy jeszcze, co działo się w Lidze Europy. Tutaj zespoły, które awansowały. Grupa A to Olympique Lyon, Betis Sevilla, grupa B Newcastle, Werder Brema, grupa C Tottenham, Twente Enschede, grupa D Monaco i Real Sociedad San Sebastian, grupa E Athletic Bilbao. No i jakiś zmyślony zespół, ale no, ciężko mi powiedzieć, co to za drużyna. No szkoda właśnie, że w tym w Pro Evolution Soccer nie ma patcha, który już poprawiałby te wszystkie licencje. Grupa F tutaj Inter i Celtic awansowały, z grupy G awans Sevilla i Girondins Bordeaux. Grupa H tutaj AS Roma i Sporting Braga, odpadła niestety Legia Warszawa z dalszych rozgrywek. Grupa I pewny awans Lazio, awans także PAOK-u. Grupa J bardzo silna również, Feyenoord i Valencia. No w rzeczywistości również Valencia ze Swansea gra w jednej grupie, więc tutaj tak się nam fajnie zgrało. Grupa K Apoel niespodziewanie zwyciężył w tej grupie. Awans wywalczył także zespół Saint-Étienne, a tylko poprzez bezpośrednie spotkania gorszy okazał się zespół Udinese. Grupa L tutaj awans Liverpoolu między innymi. No i tutaj również runda już oczywiście rozgrywki w fazie pucharowej. Tutaj Betis Sevilla lepszy od Romy, Inter lepszy od Werderu, Twente lepszy od Realu Sociedad, Tottenham zwyciężył w 2 meczu Monaco, lepsza także Sevilla, Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam, Athletic Bilbao, PAOK, Olympique Lyon, który rozgromił w 2 meczu Valencię, Saint-Étienne, Newcastle United, Schalke 04, Fiorentina, Galatasaray Stambuł, FC Porto. To zespoły, które awansowały do 1/16, a tam Betis zwyciężył Inter, Twente lepsze od Tottenhamu, Sevilla od Celticu, Braga zwyciężyła w 2 meczu Feyenoord, Olympique Lyon, PAOK, Newcastle lepsze od Saint-Étienne, Schalke gromi Fiorentinę, a Galatasaray lepsze od FC Porto. No i za nami także już mecze ćwierćfinałowe. Sevilla wyciąża na wyjeździe Bragę, Schalke pokonuje Galatasaray, Newcastle, Olympique Lyon, natomiast w meczu Twente Betis 0-0. Dobrze, powracamy do naszego spotkania. Teraz ustawienia na ten mecz z Twente, przepraszam, ze Swansea oczywiście. Damy szansę znowu Rosenbergowi.
od pierwszej minuty Anelka na ławkę. Jak czują się moi piłkarze? No Burn trochę zmęczony, może posadzimy go na ławce kosztem Scotta Sinclaira. Zajmiemy może jeszcze Jakoba, postawimy na... O, może Mulumbu. Jak on tutaj nam się spisuje? Aha, jako środkowy tylko 72, a więc defensywny. A więc zagramy dwoma defensywnymi pomocnikami. Okej. No ale co stało się z opaską kapitana? Nie wiem, czemu żaden z piłkarzy nie ma opaski kapitana. O, ma teraz Carrick, przedtem nie było tego widać. Aha, bo jak daje numer, to nie widać. Okej, teraz już wszystko wiem. Dobrze, no to chyba tyle zmian. Rezerwowi Gera, Roof, Anelka, Olson, Brandt i Vidra, a także rezerwowy bramkarz Bowes-Mihail. Myślę, że już wszystko gotowe, możemy spokojnie przejść do tego spotkania. No i rozpoczynamy już mecz na The Hawthorn z 11 siłą angielskiej Premier League zespołem Swansea City. Podoba mi się to, jak tutaj w tej grze przedstawione są stadiony. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Kibice bardzo żywiołowo reagujący. No i cóż, coraz bardziej oddala się od nas to ta pierwsza czwórka i musimy tutaj szukać punktów z każdym rywalem, i to najlepiej trzech. A dobra okazja ku temu jest właśnie dzisiaj w meczu ze Swansea. Nasza drużyna to w bramce Foster, dalej 14 Lugano, 25 Dawson, 30 Tamasz, 4 Popow, 19 Karik, 21 Mulumbu, 29 Sesenio, 21 Amalfitano, 10 Sinclair i 8 Rosenberg. Teraz rywale Worm, Monk, Williamson, Taylor, Rangel, Britton, Gosic, De Guzman, Dyer, Rutledge i Michu. Dobrze, no i rozpoczynamy spotkanie. Przepraszam, oczywiście nie Michu, ale Wilfred Bony w ataku. Przepraszam was za tę pomyłkę. O, teraz bliscy przejęcia piłki byli rywale. Popow. A i teraz złe podanie gracza naszego zespołu, ale świetna interwencja Wayne'a Rutledge'a, Mulumbu. Gabriel Tamas. Pokazuje się Amalfitano, piłka w kierunku Francuza. A i teraz łatwo ją stracił na rzecz Godzicia. Godzic, Wilfred Bony. Wilfred Bony bardzo niebezpiecznie. Wilfred Bony, uderzenie i kapitalna interwencja. Teraz Bena Fostera. Przepraszam was bardzo, ja może sobie tutaj zmienię ustawienia głosu, bo tutaj troszkę zagłuszają mnie te dźwięki wydobywające się ze stadionu. O, teraz myślę jest znacznie lepiej. Uwaga, niebezpiecznie Britton, zablokowany strzał gracza Swansea przez Amalfitano i odrzutu rożnego rozpoczną goście. W narożniku Jonathan De Guzman. Uwaga, niebezpiecznie. Uwaga, Wilfred Bony strzela. Ale na szczęście obok słupka to uderzenie byłego gracza Vitesse Arnhem. No, nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji. Amalfitano. Ale przegrał tą walkę o górną piłkę. Po raz kolejny zagranie do Wilfreda Bonego, teraz jednak świetnie wślizgiem Rutledge. Przepraszam, nie Rutledge, a oczywiście Dawson. Teraz blisko rywala Mulumbu jest Monk.
Angel de Guzman. Rutledge teraz świetne zgranie z głową, ale kapitalnie mierza się to wszystko Mulumbu. Popow. Dawson. Teraz traci piłkę. Taylor. Dobrze, teraz Popow. Jest Rosenberg. Zagranie do Amalfitano, ale troszkę zbyt nie w tempo, niedokładnie. Jest teraz Rutledge przy piłce. Rozpędza się skrzydłowy Swansea do De Guzmana. De Guzman i Lugano. Drugi w tym meczu rzut rożny dla gości z Walii. Uwaga, niebezpiecznie, ale dobrze radzimy sobie. Jest osamotniony Rosenberg. Musi czekać na partnerów teraz Szwed. Popow. A teraz łatwa strata Popowa. Karik, kapitalnie. No i to teraz przeszkodzili sobie Karik oraz Scott Sinclair. W efekcie straciliśmy piłkę. Wilfred Bony. A i teraz nie tak chciałem zagrać. Wyszło trochę źle i od autu Swansea. Nathan Dyer. Jest Rangel. Rangel. Mulumbu. Sessegnon. Rozpędza się nasz skrzydłowy. Sessegnon. A i teraz szkoda, że nie udało się zagrać dobrej piłki do Sinclaira. Może teraz. No i teraz zmuszony do wybicia piłki za linię boczną gracz Swansea. Pokazuje się Sessegnon. Sessegnon w polu karnym. Sessegnon. Ależ teraz zabrakło może sekundy, a udałoby się dograć tę piłkę do Rosenberga. Szybszy tym razem był Michael Worm. Piłka do Rangela. Ładna, oskrzydlająca akcja, ale znakomicie dzisiaj. Nie po raz pierwszy Dawson. Po raz kolejny udaje się odzyskać futbolówkę. Jest Rosenberg. Amalfitano. I Scott Sinclair. Scott Sinclair. Sinclair wyprzedza rywala. Sinclair dośrodkowuje. Rosenberg! No i co będzie? Chyba rzut rożny. Bardzo blisko teraz był Markus Rosenberg skierowania piłki do siatki. Uwaga, Mulumbu, Mulumbu! Ładny strzał. Taką angielką, ale nie do końca udany, nie do końca precyzyjny i spokojnie radzi sobie Michael Worm. Popow, teraz ładnie. Reprezentant Rumunii. Jest Karik. Karik, Rosenberg. Rosenberg i Sinclair, teraz świetne przejście. Sinclair i był tam Sessegnon, ale na posterunku po raz kolejny Michael Worm. Coraz bardziej zaczynają mi się te sytuacje tutaj kleić. Coraz więcej ich sobie stwarzam, ale to wciąż za mało, aby zaskoczyć dzisiaj bardzo dobrze dysponowanego póki co holenderskiego golkipera Michaela Worma. Wayne Rutledge do Wilfreda Bonego. Bony! Niebezpiecznie. Sessegnon. Dyer. Przepraszam, oczywiście Sinclair. Dyer przy nim. Popow. Ale teraz fatalne zagranie. Wilfred Bony. Jaka decyzja arbitra? Nie ma spalonego. Tak jest, gwiznął arbiter. No wydawało mi się, że był spalony Wilfreda Bonego. I słusznie arbiter podnosi chorągiewkę. Za chwilę zobaczymy w powtórce, że sędzia się nie pomylił, bo w tym w Pro Evolution Soccer tak naprawdę nie ma pomyłek. Na powtórce za każdym razem, jeżeli jest spalony, to widzimy wyraźnie, że arbiter się nie pomylił. Rozpoczniemy grę od rzutu wolnego. Foster wprost pod nogi rywala.
No i teraz faul na Wilfredzie Bonym. Przekroczył przepisy Diego Lugano. Końcówka pierwszej połowy, wciąż 0-0. Remisujemy ze Swansea. Britton. Wilfred Bony. Teraz arbiter dolicza 1 minutę do regulaminowych 45 ostatnich gwizdek w pierwszej połowie i do przerwy remisujemy 0-0. Żadnego strzału nie oddaliśmy na bramkę Swansea w pierwszej połowie. Kilka razy było groźnie, ale żadna ta sytuacja widocznie nie została zaliczona przez statystykę jako strzał, a więc no musimy te niechlubne liczby poprawić w drugiej połowie. Już rozpoczęli goście. Teraz Carrick dobrze przejął piłkę. Rosenberg. Nie ma tutaj żadnego z partnerów, musi odegrać do tyłu piłkę. Markus Rosenberg, uwaga. No i teraz spalony, spójrzmy, tak jest. Scotta Sinclaira. Uwaga, jest De Guzman, jest niebezpiecznie i spokojnie wyłapuje to uderzenie Ben Foster. Popow. Ajajaj, teraz szkoda, że nie dotarła piłka do Amalfitanu. Mielibyśmy dobrą sytuację. Staram się za każdym razem grać wysokim pressingiem, ale na tym poziomie trudności to rywale naprawdę nieźle potrafią wymieniać podania. Rosenberg, a teraz się nie przedarł, szkoda. No, muszę chyba niedługo zmienić Rosenberga, bo ostatnio chwalony przeze mnie Szwed, jakiś taki naprawdę dzisiaj bezbarwny. Teraz kapitalna sztuczka techniczna Bonego. Bony. No to jest właśnie to, że piłkarze w porę nie pokazują mi się na pozycję. Teraz dobrze wyłapuje to dośrodkowanie były bramkarz Manchesteru Ben Foster. Ależ teraz niebezpiecznie Wilfred Bony i tracimy bramkę. No szkoda, szkoda. Ładnie pokazał się środkowy napastnik Swansea w tej sytuacji. I nie ma problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Był dzisiaj aktywny, polował na tego gola, no i w końcu mu się udało. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Przegrana główka. No i tutaj tak naprawdę wystarczyło nie wiele. Bardzo dobre podanie w tempo między dwójkę obrońców. I Wilfred Bony sprawia, że przegrywamy od 60 minuty ze Swansea 0-1. Mulumbu. Teraz musimy... No, miałem mówić, że mamy szybko się rzucić do odrabiania strat, ale takimi podaniami naprawdę wiele tutaj nie zdziałamy. Może zrobimy inaczej. Zdejmiemy Amalfitano, a w jego miejsce wprowadzimy Nicolasa Anelkę. Zagramy dwójką napastników. To już absolutnie nie ma czego bronić. Musimy atakować. Teraz próba oskrzydlenia akcji, ale bardzo nieudana. Mulumbu, Michael Carrick. Amalfitano, nie przedarł się teraz, Francuz. Mulumbu, dobre przejście, jest Sesenio, pędzi Amalfitano, ale jest także dobrze ustawiony Monk. Tym razem dobry powrót
Popowa, ale przejął piłkę Lugano. Dawson. A i teraz nie dotarło to podanie do Michaela Carricka. Znów bardzo niebezpiecznie. Wilfred Bony i 0-2. Kopia sytuacji z 60 minuty. Tym razem znów dobre podanie do Bonego i niestety już 0-2 przegrywamy z łabędziami. No teraz dałem tutaj pokaz, jak nie należy grać w obronie. Spójrzmy, znów prostopadłe podanie. Znakomicie pokazał się w tej sytuacji reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, Wilfred Bony. No i w sytuacji sam na sam nie ma problemów już z pokonaniem Bena Fostera. W międzyczasie pojawia się na murawie Anelka. Także Michu widzimy pojawił się, a więc piłkarz, którego przez pomyłkę awizowałem tutaj od pierwszej minuty. Popow. Sinclair. Carrick. Anelka. A i teraz przegrał tę walkę o piłkę Nicolas Anelka. Wainwright, Leji Mulumbu. Świetne wejście. Teraz Mulumbu. No i właśnie, czemu teraz sędzia nie gwiżdże faulu, skoro straciliśmy piłkę? To są takie jeszcze niedociągnięcia tej i tak bardzo dobrej gry pod względem grywalności. Teraz otoczony De Guzman traci piłkę. Piłka do Sessegnon. Ten wycofuje do Mulumbu. Carrick. A i teraz dobry wślizg. Mirusza Michu. Michu pojawił się oczywiście w miejsce Wilfreda Bonego. Teraz Rosenberg źle przyjmował tą piłkę. Za bardzo w kierunku rywala. No i tym razem już przekroczył przepisy Mulumbu. Kolejna zmiana, Jonjo Shelvey, a więc gracz pozyskany z Liverpoolu. Uwaga, Dyer, niebezpiecznie Dyer. Lugano. Rutledge. Przymierzył, ale niedokładnie skrzydłowy Swansea. Teraz czas jeszcze na przeprowadzenie dwóch zmian, które już tak naprawdę nic w tym meczu nie zmienią, bo i tak to spotkanie niestety jest już przegrane. Szkoda, ale dzisiaj naprawdę mało mi wychodziło. A więc już od razu przeprowadzona ta podwójna zmiana. Strzały na bramkę 10-0, no pokazuje tylko. Uwaga, teraz bliski dojście do piłki był Anelka. Markus Rosenberg. Rosenberg, dośrodkowanie, a jeszcze zablokowane. Teraz udaje się przejąć piłkę. Carrick. Źle do Branta. Dyer. A i teraz nie trafił z tym wślizgiem Dawson. Dobry powrót jednak Branta. No i na spalonym Rangel. No i to już będzie prawdopodobnie ostatni wykop tego spotkania. Jeszcze Joltangera, jeszcze próbuje coś zdziałać. Rosenberg. No i jeszcze chyba pozwoli arbiter na wykonanie tego rzutu rożnego. Carrick, dośrodkowanie. No ale zbyt krótkie. I w tym momencie ostatni gwizdek arbitra. Katastrofalny występ w meczu ze Swansea. 0-2 przegrywamy
Spójrzmy, 0 strzałów, goście aż 10. Bardzo, bardzo nie wyszedł nam ten mecz. Tylko 63% celnych podań. To pokazuje nasz sposób gry i przyczynę porażki w dzisiejszym meczu, a więc niedokładność. No cóż, po tym meczu chyba już musimy pogodzić się z tym, że nie zagramy w Lidze Mistrzów. Spójrzmy, jakie słabe oceny. Żaden piłkarz nie dostał nawet 6-0, a piłkarzem meczu Monk. Kilka pewnych interwencji tego gracza. No i cóż, oczywiście nie mogę być zadowolony z dzisiejszego występu, a oto inne wyniki. Liverpool Southampton 1-1. City pewnie pokonuje Stoke. Arsenal na szczęście przegrywa z Tottenhamem 1-2. West Ham Sunderland 1-1. Chelsea traci punkty nieoczekiwanie z Cardiff. Crystal Palace remis jest Aston Villa 2-2. Manchester United wygrywa na Ewood Park z Evertonem 2-0. Bezbramkowy remis w meczu Fulham Newcastle i Hull City przegrywa na własnym terenie z Norwich 0-2. Spadamy na 7 miejsce, a więc to ostatnie gwarantujące start w lidze europejskiej, ale jesteśmy w bardzo doborowym towarzystwie, bo i Manchester United i Arsenal również w strefie Ligi Europejskiej. Mamy 4 punkty straty do Ligi Mistrzów, w której znajdują się Sunderland, Liverpool, Manchester City i oczywiście już praktycznie można powiedzieć pewny kandydat do tytułu mistrzowskiego, czyli Chelsea. No i strefa spadkowa tutaj Crystal Palace, Hull City i West Ham United. Zarabiamy kolejne 772 tysiące funtów. No i cóż, następne nasze spotkanie na wyjeździe ze Stoke City, a my spotkamy się może tutaj na tym spotkaniu z Cardiff i na koniec pokażę mecz kończący mój pierwszy sezon w Premier League, czyli mecz z Fulham, czyli jesteśmy umówieni tutaj na mecz z Cardiff City. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a już za niespełna tydzień rusza moja nowa seria z Football Managera 2014, na którą już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Tej serii poświęcę naprawdę sporo czasu, sporo uwagi. Myślę również nad nowymi formami nagrywania, a więc nie tylko głosu, a także nad nagrywaniem vlogów dla Was. Ale o tym szerzej powiem może w następnych odcinkach. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.